No siemano, w tym krótkim poradniku pokażę Wam, jak za pomocą programu Shotcut tak jakby obciąć kawałek filmu. Czy to początek, może być środek albo końcówka. I tak na wstępie chciałem Was prosić też, jeśli Wam się ten film oczywiście przyda, byście nie zapomnieli zostawić łapki w górę i subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi poradnikami i właśnie, które tutaj będą się systematycznie pojawiać. Także przejdźmy sobie właśnie do Shotcuta. Tu mam go otwartego właśnie. Powiem tak, że jest to program zupełnie darmowy. Można go sobie pobrać właśnie ze strony producenta albo też z dobrych programów, jak ktoś tam korzysta z tego. Link w opisie zamieszczę, gdzie można to pobrać. Powiem tak, że jest to bardzo rozbudowany też program, dobrze się sprawdza przy obróbce wideo. No jeszcze tak do końca nie zgłębiłem tych wszystkich jego funkcji. W sumie tylko to, co mi jest potrzebne, żeby tam uciąć, coś przyciąć ewentualnie. Też można właśnie tym programem se tak by łączyć dwa filmiki w jeden, różne efekty stosować, świetlne, tam dźwiękowe jakieś. Ale to już temat, myślę, na kolejny poradnik, także no, nie przeciągając, otwórzmy sobie plik, jakiś tam filmik na jakimś kotku. No i dobra, tutaj nam się otworzył ten projekt. Trzeba go ściągnąć w dół. I utworzy się taka linia czasowa. No i teraz sobie puścimy na przykład, tu jest podgląd, jak idzie ten film. No i na przykład nie chcemy takiego długiego wstępu, powiedzmy. To sobie tyle, powiedzmy, utniemy. Tutaj taki suwak jest jakiś, takie jakby nożyczki czy coś takiego, rozdzielenie na połowę. I teraz klikamy w to miejsce, które chcemy odciąć. I na przykład X-em albo usuń. Prawy przycisk myszy daje i usuń, albo delay tam chyba też powinno działać. No i dobra, usunęliśmy już początek przydługawy. Tak, widzicie, nie ma tego wstępu długiego, tylko właśnie od razu atak kota. No i dobra, i powiedzmy, że chcemy dalej uciąć. No, gdzieś od tego miejsca, tak w środku bardziej. Więc dajemy znów ten podział. Podziel w miejscu suwaka, czyli w tym miejscu. No i ciągniemy ten, tą linię czasową, gdzie chcemy dalej. No powiedzmy tutaj. I znów dajemy to. To samo. Klikamy w środek. I dajemy usuń. I teraz mamy już taki fragment, który chcieliśmy po prostu mieć. Jeszcze raz od początku sobie puścimy. Oh my god. Don't get too close. Jeszcze mogłem więcej uciąć po prostu. Holy cow. No i zaraz wychodzą te aligatory, czy tam kajmany, nie wiem co to jest.
Dobra, a teraz jak zrobić, żeby po prostu zapisać tak jakby obrobiony film? Więc trzeba wejść tutaj w eksportuj. I tutaj trzeba wybrać po prostu, jaki chcemy format pliku. No najbardziej pożądany MP4, tu jest standardowo już taki ustawiony przez program. Pisze, że pasuje do większości użytkowników i potrzeb. Tu można z tej listy sobie też wybierać inne formaty. No jest tego całkiem sporo. Ale myślę, że no któryś z tych, obojętnie, H264 powinien być, eksportuj plik. Tutaj nam folder sobie wybieramy, gdzie chcemy to zapisać. Nazwa, kod, fero. Dobra, i zapisz. No i tutaj się pojawia taki postęp, po prostu po prawej, w prawym górnym rogu, i czas, jaki po prostu, no musi to dobiec do setki i wtedy ten projekt nam się sfiniszuje i zapisze tam w tej lokalizacji domniemanej. Także jeśli wam się filmik podobał, to zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję mojego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które tutaj zamieszczę. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia.